13 minut po godzinie 23. Adrian Borecki, dobry wieczór Państwu i zapraszam na program Republika Wieczór. A oto co dziś w naszej audycji. Czarna seria zgonów w polskiej armii. W jednostce wojskowej w Braniewie w Warmińsko-Mazurskim znaleziono ciało żołnierza, informuje Rzeczpospolita. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura. To już siódmy żołnierz, który poniósł śmierć tylko od początku marca. W sprawie ochrony wschodniej granicy naszego kraju Polacy nie mają wątpliwości. Zdecydowana większość z nas chce, by strzegący jej żołnierze mieli prawo użycia broni w przypadku prób siłowego przekroczenia granicy. Mundurowi chroniący bezpieczeństwa Polski mają prawo zapewnienia tego bezpieczeństwa również sobie. Przestrzeń powietrzną Finlandii wtargnął rosyjski samolot wojskowy, który przebywał w niej około 2 minut. Jednak sami Rosjanie mają problemy, choć z własnej winy. Nad Kaukazem stracili myśliwiec taktyczny Su-34, a na Morzu Barentsa płonie ich okręt do niszczenia celów podwodnych admirał Lewczenko. Nie żyje kolejny polski żołnierz. Jego ciało znaleziono w jednostce wojskowej w Braniewie. Jak podaje Rzeczpospolita, do tragicznego zdarzenia doszło 4 czerwca. Sprawę bada prokuratura, a śledztwo, nad którym nadzór ma dział do spraw wojskowych, dotyczy doprowadzenia namową lub poprzez udzielenie pomocy do targnięcia się na swoje życie. Od początku marca śmierć poniosło już 7 polskich żołnierzy. Konrad Wąż. To dopiero początek śledztwa w sprawie śmierci 44-letniego żołnierza z Braniewa. Na razie wszystko wskazuje jednak na samobójstwo, ale śledczy nie wykluczają także innych możliwości. W chwili obecnej wykonane czynności procesowe nie wskazują jednakże, aby do śmierci przyczyniły się osoby trzecie. Jednakże w sprawie, tak jak powiedziałem, trwają czynności dowodowe, gromadzony jest materiał dowodowy. To już 7 przypadek śmierci żołnierza w Polsce od początku marca. Czarna seria zaczęła się od śmiertelnego potrącenia 2 żołnierzy na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim. Kolejnych 2 żołnierzy z 5. Tarnogórskiego Pułku Chemicznego zginęło pod koniec marca w innym wypadku na poligonie w Solarni. W kwietniu na poligonie w Bemowie Piskim zginął też hiszpański żołnierz, uczestnik zorganizowanych w Polsce ćwiczeń NATO. Te obecne tragiczne zdarzenia są zupełnie nieprzypadkowe i są konsekwencją właśnie tej wojny hybrydowej, którą prowadzi Putin i Łukaszenka przeciwko Zachodowi. 28 maja już w bezpośrednim starciu z wrogiem zginął też 21-letni sierżant Mateusz Sitek, żołnierz z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, zaatakowany nożem. Agresor, sięgając przez płot, zadał cios w rejon klatki piersiowej żołnierza. Polska musi dołożyć wszelkich starań, wszelkie możliwości polskie państwo powinno uruchomić, aby sprawca tego morderstwa został schwytany, zatrzymany i w sposób należyty ukarany. To jest kwestia naszej polskiej racji stanu. W tym samym czasie na jaw weszły też szokujące informacje o zatrzymaniu i zakuciu w kajdanki innych polskich żołnierzy, którzy broniąc polskiej granicy oddali strzały ostrzegawcze w kierunku atakujących ich imigrantów. W ich obronie stanęła m.in. Telewizja Republika i prawa strona polskiej sceny politycznej. Żołnierz ma broń po to, żeby jej używać. Są przepisy i tutaj zostały wypełnione wszystkie przesłanki tego, żeby ta broń została używana. Przeciwny używaniu broni przez strzegących polskiej granicy żołnierzy jest jednak wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski z Trzeciej Drogi. Chodzi o to, aby nie wpuszczać imigrantów, a nie do nich strzelać. Jeżeli ktoś naprawdę wyobraża sobie, że naszym zadaniem powinno być strzelanie do imigrantów, tak jak to chce Konfederacja, to chce wojny z Białorusią. Przeciwnego zdania jest znakomita większość Polaków. Jako społeczeństwo chcemy, aby żołnierze bronili granic naszego państwa bez strachu o konsekwencje prawne. Konrad Wąż, Telewizja Republika. Jutro w Nowym Lubielu odbędą się uroczystości pogrzebowe świętej pamięci sierżanta Mateusza Sitka, żołnierza, który zginął, broniąc naszej granicy przed nielegalnymi migrantami. Pogrzeb, któremu przewodniczyć będzie biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz, będzie miał charakter wojskowy. Te tragiczne wydarzenia powinny uświadomić wszystkim, jak bardzo potrzebne jest wsparcie dla naszych obrońców granic. Tymczasem celebryci wspierający ugrupowanie Donalda Tuska uważają, że nie mają za co przepraszać, mimo że dotychczas prowadzili kampanię hejtu wymierzoną właśnie w polskich żołnierzy. Daniel Śmieciński. Bohater narodowy, świętej pamięci sierżant Mateusz Sitek, to prawdopodobnie pierwsza polska ofiara wojny hybrydowej i pierwszy żołnierz od II wojny światowej, który zginął w obronie naszych granic.
Jutro w Nowym Lubielu na Mazowszu o 11:00 rozpoczną się uroczystości pogrzebowe. Świętej pamięci Mateusz ma być pochowany z udziałem wojskowej asysty honorowej. Policjanci uczczą pamięć żołnierza w samo południe. O godzinie 12:00 w całym kraju rozbrzmiewać będą syreny policyjnych radiowozów jako symbol solidarności i oddania czci poległemu żołnierzowi Wojska Polskiego, a także jako solidarność wobec tych, którzy ramię w ramię codziennie pełnią służbę na polskiej granicy. Przed Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie, gdzie zmarł sierżant Mateusz, ludzie wciąż składają kwiaty i zapalają znicze. Dla każdego bohatera, dla mnie to jest bohater, powinna być żałoba narodowa. Kto chce przekroczyć samowolnie naszą granicę, powinien być karany, a nie odwrotnie. To tak jakby mój syn był. Walczył za nas. Nie umiem powiedzieć, no przykro mi bardzo. Że to jest żołnierz nasz, polski, tak? Powinna być ta żałoba prowadzona. Moje zdanie jest takie. Powinniśmy oddać mu taki hołd, taki prawdziwy hołd. W związku z tragedią pojawiają się pytania o wyposażenie polskich żołnierzy i szacunek rządzących dla munduru. Cały ten ciąg zdarzeń jest nie na rękę dziś rządzącym, ponieważ on wskazuje takie trochę chowanie głowy w piasek i to się mści na rządzących, ponieważ uciekanie od problemu nie sprawia, że ten problem znika i on nawarstwiony wpływa także na morale wojska, także na to, w jaki sposób oni bronią granicy, bronią siebie. Źle wyposażeni i nieszanowani, a powinno być inaczej. Powinni na sznurku tu przyprowadzić Frasyniuka, tego łajdaka, który tych ludzi, tak jak on, od psów wyzywał, który bronią naszej ojczyzny. Powinni go tu przyprowadzić, rzucić na kolana Frasyniuka i niech przeprasza tych chłopaków, bo od psów ich wyzywał. Łaj za jeden. Bo tak 3 lata temu Władysław Frasyniuk mówił o polskich żołnierzach. Mam wrażenie, że to jest watacha psów, która osaczyła biednych, słabych ludzi. No tak nie postępują żołnierze. Śmiecie po prostu. A to poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski. Panowie wyszli z bronią? Więcej broni? W takim razie co jeszcze? Czołgi przeprowadzicie, czy... Nie, po prostu żołnierz jest wyposażony w broń, tak? Nie byłby żołnierzem, gdyby nie miał broni. Mogę prosić pana, żeby pan się wylegitymował? Bardzo proszę. Słyszy pan? Może ja podejdę bliżej, nagram pana bliżej. Twarz skanujemy i może uda się znaleźć inną drogą. Dziś przeprosić za swoje zachowanie nie chce. Panie pośle, ale to bezpieczeństwo. Pan biegał po granicy, uniemożliwiając ochronę tej granicy. Czy dzisiaj pan za to przeprosi? Proszę nie kłamać. Ja nie biegał pan po granicy? Biegałem, ale żeby udzielić pomocy. Więc... A to było przeszkadzanie, czy nie? Nie. To ma pan szansę. Może pan przeprosić żołnierzy i strażników. Panie pośle. Help! Żołnierze jako krwawi oprawcy i bezduszni służbiści to paszkwil Agnieszki Holland, Zielona Granica. Maja Ostaszewska, która zagrała tam główną rolę, nie ma sobie nic do zarzucenia. Oczywiście nie mam za co przepraszać. Oczywiście bardzo współczuję rodzinie zamordowanego żołnierza. Tyle mam do powiedzenia. Napisałam to, powiedziałam to publicznie. Bardzo współczuję rodzinie. Strażników granicznych, żołnierzy Wojska Polskiego. Nie zrobiłam złego strażnikom granicznym. Jest mi przykro, że na granicy panuje taki chaos. Wielu internautów mówi wprost, ci ludzie mają krew na rękach. W dodatku żandarmeria wojskowa zatrzymała żołnierzy za oddanie strzałów ostrzegawczych, obcięto im żołd o połowę i zawieszono w czynnościach służbowych. No, z całą pewnością morale po incydencie z zatrzymaniem żołnierzy musiało spaść. Mogło dojść do takiej sytuacji, w której faktycznie żołnierze w obawie przed reperkusjami prawnymi bali się użyć broni. Szczucie na polskich żołnierzy, strażników granicznych, którzy dzień i noc pilnują naszego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa naszych granic, ma swoje konsekwencje. Daniel Śmieciński, Telewizja Republika. Śmierć świętej pamięci sierżanta Mateusza Sitka pokazuje, że państwo powinno lepiej zadbać o bezpieczeństwo tych, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo. Mówili w programie gość dzisiaj Danuty Choleckiej dwaj nowi europosłowie Prawa i Sprawiedliwości, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik.
państwo polskie musi zadbać o bezpieczeństwo w wielu sprawach naszych obrońców granic. Oni dbają o nasze bezpieczeństwo, a my musimy zadbać o jego bezpieczeństwo prawne, o ich bezpieczeństwo prawne, ale także takie obsługowe, medyczne chociażby, jeżeli ktoś zostanie ranny, a są to sytuacje jednak częste na granicy, że funkcjonariusze i żołnierze odnoszą rany, to musi to być opieka niezwykle dobra, niezwykle staranna i pewna. A nie może być to jak gdyby taka... No, to przy okazji i zobaczymy, bo jest weekend. Właśnie, odsuwam no, tak to siebie, wygląda, że był weekend, bo to był 28 maja, 29 było Boże Ciało i do 3 był długi weekend. Ja też odsuwam od siebie te myśli. No ale panowie, generalnie rzecz biorąc, jeżeli żołnierz jest ciężko raniony, wiadomo było, że był ciężko raniony, bo był głęboko dźgnięty nożem w płuco, w klatkę piersiową, no to chyba wezwanie helikoptera i oczywiście wiezienie go do najlepszego preferencyjnego ośrodka powinno być standardem. Wydaje się, że no, szpital na szaserów, prawda, szpital minister w Warszawie, Ministerstwo Obrony Narodowej powinien być tym szpitalem, do którego natychmiast właśnie nawet drogą lotniczych przy pomocy helikopteru powinien być przewieziony żołnierz, to tam są wybitni specjaliści, ale pomijając te aspekty medyczne, tak, najgorsze rzeczą wyjątkową i nierozwiązaną do tej pory jest to, przypomnijmy, że to chodzi o miejscowość Dubicze Cerkiewne. Tam cały czas idą ataki bardzo agresywne nielegalnych migrantów. 2 miesiące wcześniej to właśnie tam, dokładnie tam aresztowano 3 polskich żołnierzy, skuto ich kajdankami, 2 z nich postawiono zarzuty prokuratorskie i ta sprawa nie jest zamknięta. Mimo tej tragedii, na pewno Mateusz, świętej pamięci Mateusz Sitek znał tę sprawę, to jest ta sama miejscowość, być może to byli jego koledzy zatrzymani, prawda? Na pewno znał, na pewno miało to wpływ na sposób jego reagowania na agresywnych migrantów, że mógł być nieadekwatny do skali zagrożeń. O podejściu do ochrony polskiej granicy może świadczyć informacja, którą w jutrzejszym wydaniu rozszerzy Gazeta Polska Codziennie. Otóż Lasy Państwowe pod rządami koalicji 13 grudnia wycofały pozew przeciwko europoseł Koalicji Obywatelskiej Janinie Ochojskiej. W ubiegłym roku została ona pozwana za insynuowanie, że leśnicy kopią masowe groby, by pochować migrantów nielegalnych. Przede wszystkim ginących na polskiej granicy, co jest oczywiście nieprawdą. Sprawę skomentowali goście programu W Punkt Katarzyny Gujskiej. Nie należy zarzucać sądów takimi sprawami. No, nie każdą bzdurę trzeba podawać do sądu. To jest moje zdanie. Kiedyś w Rzymie było takie powiedzenie, czy gdyby mnie koń kopnął, to bym go podawał do sądu. No więc myślę, że dobrze się stało, że tej sprawy... Pani profesor, jest pani no, niezwykle krytyczna wobec pani europoseł Janiny Ochojskiej, ale jednak, takie mam wrażenie, ludziom, którzy są oskarżeni, przepraszam, o udział, o kopanie masowych grobów, tak, tylko pani należy się chociażby, przepraszam, no ja już tutaj nie ma sądu, nie ma, przepraszam, nic nie ma, po prostu. Nie chodzi, wiadomo, że chodzi o sprawy polityczne. Nie chodzi o wielkie kary, tylko właśnie o, przepraszam, o ludobójstwo, zdementowanie tych informacji. No, kopanie grobów, to masowych, nie no, litości. Z mordowaniem ludzi, prawda, to są dwie różne rzeczy. No. Znaczy ja myślę, że... jest takie właśnie powiedzenie, no ciszej nad tą trumną. Myślę, że naprawdę... No teraz to ono takie dwuznaczne jest akurat w tej historii. Tak. Natomiast, że jest taka przewlekłość postępowania sądowego. Obywatele czekają po parę lat na pierwszy termin rozprawy i naprawdę ja pozostanę przy tym swoim zdaniu, że jasne, tutaj oczywiście uważam, że to były bezpodstawne oskarżenia. Przez lata atakowali, kiedy myśmy tą granicę wzmacniali. Przez lata mówili, że to jest skandal, co tam się dzieje. Pani Ochojska jest tego doskonałym przykładem. Właśnie mówiła o tym, że tam mordują niewinnych, że tu jeszcze leśnicy im pomagają w tym, że trzeba ich wpuścić, a później sprawdzić, kto, kim oni są i tak dalej, i tak dalej. Panie pośle, ja przepraszam, bo ja to podkreślam. Moim zdaniem to w ogóle była najbardziej, najmocniejsza wypowiedź. Mocniejsza niż te takie jakieś napady agresji pana Frasyniuka, bo w gruncie rzeczy pani Ochojska, będąc reprezentantem państwa polskiego w Unii Europejskiej, zarzuciła instytucji polskiego państwa, czyli Lasom Państwowym,
no chyba ludobójstwo. Masowe morderstwo. Znaczy, ale masowe morderstwo to jest po prostu ludobójstwo. Tak, no, że pani Ochojcka, ona jakby, ja bardzo mocno szanowałem, wiele rzeczy w swoim życiu zrobiła dobrych, natomiast z chwilą wejścia do polityki ona całkowicie się pogubiła, szukała jakiejś skrajności w polityce i w swoich poglądach, żeby jakoś się wyróżnić. Widać, że to jest niedocenione przez całe społeczeństwo w ogóle, bo przez nasz elektorat absolutnie, ale też niedocenione przez Platformę, bo na tyle przesadzała w tych opiniach, że nawet Platforma jej nie wzięła na listy. Więc widać, że tą drogą poszła bardzo złą. Takiego ordynarnego kłamstwa, można powiedzieć, takiej wzmocnienie w Parlamencie Europejskim grupy Silni Razem. Nie ma co się dziwić, że Polacy chcą bezpiecznej Polski. Na użycie broni zgadza się blisko 86% badanych, rozumiejąc, że na pograniczu polsko-białoruskim trwa wojna hybrydowa ze strony Białorusi i Rosji, a co za tym idzie, presja ze strony migrantów, nielegalnych migrantów. Polski żołnierz, który broni granicy, broni bezpieczeństwa Polaków, musi mieć szansę obronić siebie. Dzisiaj sprawdzam, mówi Edyta Hołdyńska. Doprecyzowanie przepisów mówiących o użyciu broni palnej na granicy, polsko-białoruskiej granicy, pozwoliłoby na unikanie tych błędnych interpretacji co do zatrzymań nawet żołnierzy polskich. Nie zgadza się na to jednak Ministerstwo Obrony Narodowej. Mówi o tym, że rozluźnienie tych regulacji może doprowadzić do zaognienia konfliktu. Jak konkretnie będą wyglądały te przepisy? Dzisiaj sprawdzam. Żołnierz ma środki, narzędzia, żeby się bronić i nas bronić. Polacy nie mają wątpliwości, że żołnierze powinni używać broni w sytuacji prób siłowego przekroczenia granicy przez migrantów. Takie są wyniki badania przeprowadzonego przez IBRIS na zlecenie Rzeczpospolitej. Aprobatę dla ostrzejszej obrony granic przez wojsko wyraża aż 85,7% badanych. Przeciwnych jest jedynie 10,7%. Mamy tutaj projekt ustawy o zmianie ustawy o obronie ojczyzny oraz niektórych innych ustaw. Jeżeli okoliczności wymagają natychmiastowego działania, to wtedy według tych nowych przepisów żołnierz nie popełni przestępstwa. Ale wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej otwarcie krytykuje takie rozwiązania i przestrzega przed zmianami. Sytuacja, w której mielibyśmy luzować możliwość użycia broni, to jest narracja, która tak naprawdę prowadzi do wojny z Białorusią. Tyle, że nasi żołnierze giną już dziś. Potrzebne jest doprecyzowanie zasad użycia broni przez wojsko na granicy, by nikt ich błędnie nie interpretował. Kiedy już dziś żołnierz ma prawo strzelać tak, by nikt go nie zaaresztował? Ja chciałbym, żeby cała polska klasa polityczna jednoznacznie powiedziała jednym głosem. Żołnierze mają prawo strzelać do agresora, który naciera na nich z niebezpiecznym narzędziem. Jeśli tego nie zrobią, wówczas ryzykują życiem i zdrowiem swoim i swoich kolegów na granicy. Trzeba strzelać najpierw w powietrze, trzeba strzelać pod nogi, ale w ostateczności do agresora. Od tego jest broń. Kwestie użycia broni przez żołnierzy w kraju reguluje w tej chwili kilka ustaw. To między innymi ustawa o obronie ojczyzny. Funkcjonariusze mogą użyć broni palnej w sytuacji, w której dochodzi do bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie, wolność uprawnionego lub innej osoby, ważne obiekty czy nienaruszalność granicy państwowej. A o tym, że mamy na granicy, mówiąc wprost, wojnę hybrydową, mówiono podczas dzisiejszego szczytu bukaresztańskiej dziewiątki w Rydze. Polska granica z Białorusią raz jeszcze jest świadkiem wykorzystywania migracji jako broń, wykorzystywaniem nielegalnej presji migracyjnej, sztucznie wywołanej przez Kreml jako część operacji hybrydowej. A obrona tej granicy jest niezbędna, by zadbać o nasze bezpieczeństwo. Edyta Hołdyńska, Telewizja Republika. Premier Donald Tusk zapowiedział nowelizację ustawy o obronie ojczyzny tak, by użycie sił zbrojnych na terytorium Polski było możliwe bez konieczności ustanowienia stanu wyjątkowego czy wojennego. Użycie wojska wymaga zgody prezydenta, więc rząd prawdopodobnie kolejny raz będzie próbował obejść jego uprawnienia. Po wczorajszym posiedzeniu rządu 13 grudnia w Białymstoku Donald Tusk ogłosił, że chce zmienić obowiązującą ustawę o obronie ojczyzny. W tym projekcie ustawy mówimy także o bez potrzeby ogłaszania stanu wyjątkowego czy stanu wojennego, o możliwości użycia oddziału Wojska Polskiego na terenie, na terytorium państwa polskiego. Diabeł jak zawsze tkwi w szczegółach. To, co wiemy o pomyśle Donalda Tuska, jest na razie zbyt mgliste. Niepokoić może to fakt próby ukrycia zbyt łatwej decyzji o użyciu wojska na terenie Polski.
taka kompetencja powinna być zagwarantowana dla pana prezydenta. Bo ani konstytucja, ani żadne inne obowiązujące obecnie w Polsce przepisy nie dają premierowi takich uprawnień. Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium. Tym bardziej, że prezydent Andrzej Duda niedawno złożył w Sejmie swój projekt regulujący kwestie obrony, ale Donald Tusk zdaje się tego nie zauważać. Zważywszy na postawę rządu Tuska, no to widać, że próbuje stworzyć sobie mechanizm, który umożliwi mu na przykład odsunięcie wyborów, czy też umożliwi mu właśnie złamanie reguł demokratycznych, bo już je łamie, te reguły. Wystarczy przypomnieć, jak wyglądały działania wobec protestujących w marcu w Warszawie rolników, których dokonały służby zarządzane przez rząd Tuska. Boję się, że będą one wykorzystywane przeciwko opozycji, przeciwko Polakom. Przecież jeszcze niedawno widzieliśmy, jak pałowani byli rolnicy przez polską policję. No w mojej ocenie ten rząd powinien jak najszybciej upaść. Danie mu do ręki takiej możliwości, żeby on w dowolnej chwili, kiedy tylko sobie zamarzy, wyprowadzał wojsko na ulicę, wcale nie dla poprawienia bezpieczeństwa Polaków, tylko w jakichś sobie bliżej nieznanych celach, jest absolutnie nie do przyjęcia i to jest propozycja nieodpowiedzialna. Wszystko wskazuje na to, że to ciąg dalszy politycznej gry Tuska, który niedawno, po 3 latach, zauważył niebezpieczeństwo płynące z inspirowanej przez Putina i Łukaszenkę wojny hybrydowej z nielegalnymi imigrantami w roli głównej. Bo wcześniej mówił tak. Tak jakby ci ludzie nam wojnę wypowiedzieli. To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. I mur, i płot, i jeszcze jeden mur, i jeszcze najlepiej, żeby prąd elektryczny podłączyć. Teraz Donald Tusk już występuje w przebraniu obrońcy polskich granic. Pytanie, jak długo jeszcze to potrwa? Radosław Jankiewicz, Telewizja Republika. Tragedia w Bobrownikach pod Łowiczem w Łódzkiem. W czołowym zderzeniu ciężarówki i busa zginęły 4 osoby. 3 osoby ranne przetransportowano do szpitali śmigłowcami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Do tragicznego wypadku drogowego doszło na Krajowej 70 w gminie Nieborów. Samochód ciężarowy zderzył się z osobowym busem, którym podróżowało 6 osób. 4 pasażerów poniosło śmierć na miejscu. Kierowca tira i 2 pasażerów busa z obrażeniami trafiło do szpitala. W wyniku wypadku droga została całkowicie zablokowana. Rozbita kolejna zorganizowana grupa przestępcza handlująca narkotykami. Kryminalni ze Strzelec Krajeńskich w Lubuskiem po wielomiesięcznej pracy zatrzymali 5 osób trudniących się sprzedażą narkotyków. Policjanci przy wsparciu kontrterrorystów weszli do 2 mieszkań. Zabezpieczyli tam m.in. amfetaminę, mefedron i marihuanę oraz 50 000 zł. W przeszukaniach udział brały przeszkolone psy tropiące. Podejrzani usłyszeli 10 zarzutów, w tym wprowadzenia narkotyków do obrotu. Grozi im nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Straż pożarna w Świętokrzyskiem miała do wykonania zadanie specjalne. Ulewne deszcze zalały drogę dojazdową do przedszkola w Kazimierzy Wielkiej na południu województwa. Na pomoc ruszyli strażacy, którzy przy pomocy pontonu przetransportowali 40 dzieci z przedszkola do miejsca, gdzie bezpiecznie mogli przekazać przedszkolaków ich rodzicom. Taką drogę powrotną do domu maluchy, jak ich rodzice, z pewnością zapamiętają na długo. Wojska ukraińskie zniszczyły 3 dywizjony obrony powietrznej znajdujące się na okupowanym przez Rosję Krymie, poinformował sztab generalny w Kijowie. Rosjanie masowo tracą drogocenny sprzęt wojskowy zarówno w wyniku działań przeciwnika, jak i własnej niekompetencji. Rosjanie nadal prowokują. Ich samolot wojskowy wleciał w przestrzeń powietrzną Finlandii, informuje tamtejszy MON. Maszyna miała operować w promieniu około 2,5 km od granicy przez około 2 minuty. Śmiertelnym finałem skończył się przelot innego rosyjskiego samolotu Su-34, który rozbił się w górach Osetii Północnej. W katastrofie zginęła załoga. Kolejna kompromitacja sił zbrojnych Kremla miała miejsce na Morzu Barentsa. Na okręcie przeciwpodwodnym admirał Lewczenko wybuchł pożar. Zapłonowi miała ulec instalacja elektryczna. Podczas pożaru na pokładzie miały znajdować się setki marynarzy.
Na Łotwie trwa spotkanie tzw. bukaresztańskiej dziewiątki. Do Rygi udał się prezydent Andrzej Duda, który zaznaczył, że uczestnicy skupią się na kwestiach bezpieczeństwa i przygotowaniach do zbliżającego się szczytu NATO w Waszyngtonie. W trakcie tego spotkania polski prezydent zaplanował rozmowy z prezydentami Łotwy i Rumunii oraz sekretarzem generalnym sojuszu Jensem Stoltenbergiem. Udział Andrzeja Dudy w szczycie bukaresztańskiej dziewiątki wpisuje się w jego ofensywę dyplomatyczną, wsparcia Ukrainy i zwiększenia bezpieczeństwa Polski. Tymczasem w Berlinie rozpoczęła się konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy z udziałem prezydenta tego kraju, Wołodymyra Zełenskiego. Wyjdziemy z tej konferencji z porozumieniami dla naszej obronności wartymi miliardy euro. Na produkcję sprzętu wojskowego i broni na Ukrainie. Dla sektora energetycznego, na naprawę i rozwój nowej i bardziej nowoczesnej energetyki. Dla życia naszego społeczeństwa, a dotyczy to w szczególności edukacji, budownictwa mieszkaniowego i zaopatrzenia w sprzęt medyczny. Przedstawiciele rządów i eksperci chcą wzmacniać atrakcyjność inwestycyjną Ukrainy i powiązać jej odbudowę z procesem akcesyjnym do Unii Europejskiej. W Berlinie jest szef polskiego MSZ Radosław Sikorski. Prawo i Sprawiedliwość wskazuje jednak, że za czasów rządów tego ugrupowania podobne konferencje o wsparciu Ukrainy odbywały się w Polsce. Dzięki temu nasz kraj miał realny wpływ na rozwój sytuacji na wschodzie. Brawurowa akcja u wybrzeży Kolumbii. Marynarka wojenna i siły powietrzne tego kraju przechwyciły prawie 5 ton kokainy. Do załadowania narkotyków potrzeba było aż 2 łodzi. Do skonfiskowania kokainy doszło w regionie Nariño, niedaleko granicy z Ekwadorem. Marynarka wojenna namierzyła narkotyki podczas patrolu z powietrza u wybrzeży Pacyfiku. Pierwszy ze statków, obsługiwany przez 3 obywateli Kolumbii, został przechwycony, gdy próbowali oni zatopić łódź z narkotykami, aby uniknąć schwytania. Władze zdołały jednak wydobyć narkotyki i uratować załogantów. Przechwycono również 2 statek. Łącznie zatrzymano 4 obywateli Kolumbii i Ekwadorczyka. Wielką pomysłowością wykazał się kitesurfer z Kalifornii, który lecąc na desce podczepionej do specjalnego latawca został wzniesiony na jedną z plaż. Mężczyzna ułożył z kamieni napis pomocy. Z wysokości dostrzegł go pilot prywatnego helikoptera, który następnie zaalarmował władze. Śmigłowiec na miejsce skierowała załoga miejscowego Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przeciwpożarowej. Niestety służbom nie udało się wylądować na piasku, dlatego z helikoptera spuścili linę, po której do surfera zsunął się ratownik i znowu odleciał. Grecja odnotowała gwałtowny wzrost zachorowań na krztusiec. Tylko od początku roku ta choroba dotknęła 230 osób. Dla porównania, rok wcześniej zanotowano tylko 9 przypadków. Większość chorych to nieletni. Według greckiego NFZ wzrost zachorowań może być związany z pandemią COVID-19 i opóźnionym procesem uodpornienia części społeczeństwa. Objawy krztuśca, nazywanego studniowym kaszlem, pojawiają się zwykle od 7 do 10 dni od momentu zakażenia. Choroba ta charakteryzuje się napadowym, kilkunastosekundowym kasłaniem i trudnościami z oddychaniem. Oglądają Państwo program Republika Wieczór. Przed nami kolejne ważne i ciekawe tematy. Koalicjanci Donalda Tuska liżą rany po wyborach do Europarlamentu. 2 dni po głosowaniu widać coraz większe pęknięcia w koalicji, a nawet w tworzących ją ugrupowaniach. PSL i Polska 2050 najchętniej wzięłyby rozwód, a politycy lewicy skaczą sobie do gardeł. Wszyscy wspólnie chcą więcej władzy kosztem Donalda Tuska, ale on sam chce zniszczyć swoje przystawki. Wybory za nami. Niezmiennie dziękujemy Państwu za oglądanie wieczoru wyborczego Telewizji Republika. W trakcie prezentowania pierwszych wstępnych wyników naszą telewizję oglądało blisko 800 tysięcy widzów. Dziękujemy także byłym opozycjonistom, którzy tak licznie poparli nasz wniosek o ogólnopolską koncesję. Wyniki do Europarlamentu pokazały, że brak wyraźnej tożsamości trzeciej drogi i lewicy i uległość wobec Donalda Tuska nie pomaga tym ugrupowaniom. Medialni sojusznicy Platformy wskazują, że teraz szef Platformy ma przykręcić śrubę swoim koalicjantom. Niektórzy już wprost mówią zamiast koalicjant – przystawka. Politycy PSL-u i Lewicy otwarcie wskazują, że niewykluczone jest wyjście z koalicji 13 grudnia. I Polska 2050 i PSL być może wezmą rozwód. Stąd pytania, czy rozpad koalicji jest coraz bliżej? Dobry wynik partii Donalda Tuska w niedzielnych wyborach może oznaczać dla jego koalicjantów jedno – marginalizację. Trzecia droga jesienią obiecała swoim wyborcom zmiany w składce zdrowotnej. Miesiące mijają, a przyjęcia nowych przepisów nie ma. To jest postulat, który my musimy zrealizować, inaczej nie ma sensu, żebyśmy byli w koalicji. Tak to wybrzmiało i do tego będziemy dążyli. Takie też były zapowiedzi w kwietniu. Albo Tusk się zgodzi na zmiany w składce zdrowotnej, albo trzecia droga wychodzi z koalicji.
Zgody premiera nie ma, są za to publiczne refleksje polityków PSL-u o tym, że Tusk się z nimi nie liczy. Uważam, że takiej koalicji, jak to wyglądało do tej pory, nie ma co kontynuować. Jeszcze dalej idzie Marek Sawicki, który nie wyklucza wcześniejszych wyborów. Macron to zrobił. Wcale nie wykluczałbym, że taki wariant czeka również Rzeczpospolitą. Ja miałem wrażenie, że przez pół roku przyzwyczajał powoli Donald Tusk członków rządu koalicyjnego, że jest to rząd Donalda Tuska. Nie, jest to rząd koalicyjny i partnerzy koalicyjni muszą sobie zdawać sprawę z tego, że odpowiadają nie tylko przed Donaldem Tuskiem. Co na to posłowie Tuska? Nie chcę komentować Marka Sawickiego, bo musiałabym mu przyłożyć, a tego nie chcę robić. Zjedliście przystawki, nie zadławiliście się, moje gratulacje, ale przystawek już w zasadzie nie ma. Nie, no jeszcze są. Ta, jeszcze są, ale zaraz koalicji 13 grudnia może nie być. Nie można zgadzać się w przyszłości na antysocjalne, antyspołeczne stanowiska, które wychodzą z Ministerstwa Finansów. Tak jak to się niestety dzieje, bo widzimy, że Ministerstwo Finansów jest w tym rządzie takim ośrodkiem, który powoduje, że obietnica nic co dane nie będzie odebrane, rozpływa się we mgle. Powinna Lewica wyjść z koalicji rządowej? Jeśli nie będzie zrealizowanych, kluczowych dla Lewicy postulatów programowych, uważam, że tak. Moim zdaniem w tej chwili przy takiej mentalnej podległości to jest to mało prawdopodobne. Donald Tusk, tak jak ma to w zwyczaju, zjada swoje przystawki, upokarzając do tego. Dużo bardziej prawdopodobny jest rozpad trzeciej drogi, albo jak twierdzą złośliwi, trzeciej nogi. Niewykluczone, że będzie konieczne rozejście się z PSL-em albo jakaś zmiana narracji. Czy pani uważa, że PSL jest, jest hamulcowym w tej dwójce? My jednak mamy bardzo różną narrację, wydaje mi się. Może to dotyczy mnie osobiście. Ja mam inną narrację niż PSL, ale myślę, że powinniśmy bardzo jasno komunikować to, że potrzebujemy rewolucji w tym, co jest. Samo hasło bycia trzecią drogą nie działa, ponieważ trzecia droga nie była trzecią drogą. Hołownia nigdy nie sprzeciwił się Tuskowi, Kosiniak-Kamysz tak samo. Puszczali najgorsze możliwe rozwiązania, takie pozaprawne. Lewica też podzielona. Coraz więcej jej polityków domaga się ustąpienia ze stanowiska szefa lewicy Włodzimierza Czarzastego. Myślę, że ten wstrząs musi być całościowy, bo jeżeli nasz wynik w wyborach prezydenckich, bez względu na to, kogo wystawimy, będzie w granicach kilku procent, no to może być naprawdę koniec lewicy. I zamiast skupić się na Polsce, koalicja 13 grudnia znów zajęta jest głównie sobą. Adrian Borecki, Telewizja Republika. Dyrektywa budynkowa, rewolucja przygotowana przez Unię Europejską spędza sen z powiek wielu Polaków. Kto za to zapłaci? Czy wymagana termomodernizacja będzie dofinansowywana przez państwo? O ile trudno dziwić się przeciętnemu Kowalskiemu, o tyle świeżo upieczona europosłanka Joanna Scheuring-Wielgus zaszokowała opinię publiczną brakiem podstawowej wiedzy. Choć dużo się o tym mówi od kilku miesięcy, również w Polsce. Michał Solarz. Niektóre wypowiedzi polityków stają się memem niemal natychmiast. Mem powinien być z założenia śmieszny, gorzej jednak, kiedy dotyczy polityków ubiegających się o reprezentowanie Polaków na europejskich salonach. Joanna Scheuring-Wielgus, która jako jedna z trojga posłów Nowej Lewicy obejmie mandat w europarlamencie, wykazała się szczególną ignorancją, co obnażył w wywiadzie dziennikarz RMF. Nic nie wiem na ten temat tej dyrektywy. Na chwilę przed objęciem mandatu europosła posłanka Lewicy brnęła dalej. Nie słyszała o unijnych przepisach. Nie wiem wszystkiego, no przyznaję się do tego. Tymczasem Polacy obawiają się, że nie będzie ich stać na konieczność dostosowania budynków do niskoemisyjnych norm, bo to oznacza na przykład zakaz ogrzewania węglem, a nawet gazem. Boję się, ale nic nie poradzę. Jest wiele osób, które zmagają się z, nie wiem, z dużymi rachunkami. Życie w Polsce jest coraz droższe. Stare piece węglowe i te do niedawna chwalone gazowe mają odejść do lamusa. Wszystko w imię Zielonego Ładu i ochrony środowiska. Tym bardziej niewiedza europosłanki zaskakuje. Jeżeli ktoś idzie już w takie miejsce i chce reprezentować nas, obywateli, to raczej powinien nas godnie reprezentować. No to jest głąb. No jak on nie wie, no to jest głąb dla mnie. To się w pale nie mieści, że one weszły do jakiejś europejskie, tam coś będą decydować.
One są głupie po prostu. A koszty termomodernizacji budynków mogą być ogromne. Szacuje się, że Polacy mogą za to zapłacić nawet 1,5 biliona złotych. Pani europoseł, już teraz tak można powiedzieć, bo wygrała, pokazała, że no, na tym się nie zna. Tu będą wielkie koszty, które będą musiały gospodarstwa domowe i znowu podkreślam, szczególnie chodzi o te budynki starsze, to znaczy chodzi o budynki, o ludzi, o gospodarstwa, o ludzi biedniejszych. To jest naprawdę bardzo zła dyrektywa. Dyrektywa, która obciąży kieszenia gospodarstw domowych, obciąży kieszenia Polaków. Od 2028 roku wszystkie nowe budynki mają być niezależne od paliw kopalnych. Później przyjdzie czas na starsze. Unia zakłada stworzenie punktów konsultacyjnych dla obywateli państw członkowskich. O tym świeżo wybrana europosłanka nie słyszała. Mówię zupełnie szczerze, nie wiem wszystkiego. No przyznaję się do tego. A my jeszcze na chwilę wracamy do niedzielnego wieczoru wyborczego. Wyniki na gorąco, relacje ze sztabów, komentarze i analizy. Żadnego z tych elementów nie mogło zabraknąć podczas wieczoru wyborczego Telewizji Republika. W niedzielę byliśmy drugą z najchętniej oglądanych stacji informacyjnych w Polsce. W szczytowym momencie było z nami blisko aż 800 tysięcy widzów. Dziękujemy za zaufanie i obiecujemy, że zaskoczymy Państwa jeszcze nie raz. A to będzie niezwykły wieczór, który zdecyduje o losach Europy. Analizy i komentarze podczas wieczoru wyborczego przyciągnęły szeroką widownię. W momencie zamknięcia lokali wyborczych o 21:00 oglądało nas blisko 800 tysięcy widzów. Stanowimy tylko część zespołu, który przygotowuje dzisiejszy wieczór wyborczy. Choć aura, jak Państwo sami widzą, bardziej taka późna, popołudniowa, niedzielna, aniżeli już stricte wieczorna. Niemniej jednak emocji i wrażeń naprawdę wiele przed nami. Podczas wieczoru wyborczego zaprezentowaliśmy relacje ze sztabów wyborczych. Połączyliśmy się również z naszymi wysłannikami za granicą. Telewizja Republika zaprezentowała także sondaż zrealizowany przez Instytut Badań Polster. Był on bliższy ostatecznym wynikom wyborów niż tzw. exit pole zamówione przez konkurencyjne stacje. Czujemy Państwa poparcie dla Telewizji Republika. Nasze starania o ogólnopolski multiplex poparli w specjalnym liście działacze opozycji antykomunistycznej w PRL. Musi istnieć w Polsce telewizja wolna od jakichkolwiek wpływów Moskwy lub jej sojuszników. Każdy, kto z troską podchodzi do przyszłości ojczyzny, winien zrozumieć, iż wpływ rosyjskiej propagandy na polską debatę publiczną, bezpośredni lub pośredni, to śmiertelne zagrożenie. Pod listem podpisało się 65 działaczy opozycji antykomunistycznej, wśród nich Andrzej i Joanna Gwiazdowie, Krzysztof Wyszkowski, Andrzej Kołodziej i Bronisław Wilsztajn. Opozycjoniści wskazują w piśmie na płynące zagrożenia ze strony Rosji, a także zachęcają do wsparcia Telewizji Republika. Roman Giertych został ponownie wezwany do prokuratury w związku ze śledztwem w sprawie wyprowadzenia 92 milionów złotych ze spółki giełdowej Polnord. Według śledczych polityk miał także przywłaszczyć sobie większość kwoty. Postawienie zarzutów było niemożliwe, ponieważ Giertych zemdlał podczas czynności, a chwilę później wyjechał do Włoch. Tam przebywał do wyborów parlamentarnych. Pytanie, czy Roman Giertych nie zemdlał, gdy zadzwonił do niego nasz reporter. Zaraz po tym, jak Cezary Gmyz się przedstawił, poseł ugrupowania Donalda Tuska błyskawicznie się rozłączył. Konrad Chmioła. Poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych był wezwany w charakterze podejrzanego na 7 maja, jednak zlekceważył przesłuchanie. Złożył w tej sprawie wyjaśnienie na piśmie. Nasza redakcja chciała poznać stanowisko mecenasa, ale ten nie chciał rozmawiać. Halo? Dzień dobry, Cezary Gmyz, Telewizja Republika się kłania. Można się spodziewać, że być może w następnym kroku prokuratura powinna się zwrócić do marszałka Sejmu z wnioskiem o doprowadzenie Romana Giertycha celem przedstawienia mu zarzutów. Gdy we wrześniu 2020 roku prokuratorzy razem z CBA weszli do domu Romana Giertycha, aby go zatrzymać i postawić mu zarzuty, mecenas stracił przytomność. Teraz zasłania się immunitetem. Pan prokurator generalny ograniczył moje kompetencje. Wcześniej nadzorowałem Departament do Spraw Przestępczości Gospodarczej i to śledztwo przeciwko panu Giertychowi i innym podejrzanym. Zdaniem prokuratora Ostrowskiego Giertychowi nie przysługuje immunitet. Ponieważ czyny, które zarzuca prokuratora panu Romanowi Giertychowi, zostały popełnione przed objęciem przez niego mandatu poselskiego. Problem polega na tym, że Roman Giertych jest postacią prominentną w Platformie Obywatelskiej i być może chroni go zupełnie inne prawo, a mianowicie reguła zwana regułą Neumana, czyli jak jesteś z Platformą, być w Platformie, to wymiar sprawiedliwości ci nic nie zrobi. A tym bardziej
bardziej należy docenić te starania lubelskiej prokuratury, ale można też niestety domniemywać, że są dokonywane liczne naciski na tych referentów. W latach 2006-2007 Giertych był wicepremierem oraz ministrem edukacji narodowej w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. Później zmienił opcję polityczną na Platformę Obywatelską. Co ciekawe, dzisiaj z prawniczej wiedzy Giertycha korzysta m.in. Donald Tusk, a nawet syn premiera Michał Tusk i Radosław Sikorski. I to, co chyba go pcha ku tej bliskiej współpracy, to to, że chroni różne osoby podejrzewane o przekręty, tak to trzeba nazwać. Stał się adwokatem Tuska, a jednocześnie z drugiej strony sam przecież miał kłopoty prawne, różnorakie kłopoty prawne i być może pod parasolem Donalda Tuska szuka ochronki. To jednak nie wszystko. Dziś do prokuratury regionalnej w Warszawie adwokat Adam Gomoła złożył zawiadomienie w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa przez Tomasza Mraza, którego reprezentuje właśnie Roman Giertych. Mraz bez zezwolenia prokuratury publicznie rozgłaszał informacje procesowe, których prawdziwość jest badana. Dotyczą Funduszu Sprawiedliwości. Twierdzenia te nagłaśniał także Roman Giertych. Uwagę to, że te materiały się oszczędnie udostępnia. No, dla mnie jest sytuacją absolutnie niezrozumiałą, że tego rodzaju zdarzenia mają miejsce. No niestety, w mojej ocenie, one są podyktowane tylko i wyłącznie kwestiami związanymi z kampanią wyborczą. Dziś Roman Giertych jest przewodniczącym zespołu do spraw rozliczeń PiS. To właśnie za rządów Prawa i Sprawiedliwości okrył się złą sławą. Dlatego warto postawić pytanie o jego rzeczywistą motywację w dążeniu do rozliczenia poprzedniej władzy. Konrad Chmioła, Telewizja Republika. W części województw w szpitale nie dostają środków za leczenie ponadlimitowych pacjentów za pierwszy kwartał tego roku i alarmują, że jeśli taka sytuacja będzie trwała, szpitale stracą płynność finansową. Dlaczego tak się dzieje? Czy NFZ nie ma pieniędzy? Czy może wraca pomysł na prywatyzację szpitali? Pomimo kwietniowych zapowiedzi minister zdrowia Izabeli Leszczyny. Obniżamy składkę zdrowotną. Jeszcze raz chcę wyraźnie podkreślić, nie ucierpi na tym system ochrony zdrowia. Z budżetu państwa ten ubytek składki będzie musiał być wyrównany. Ale wie pani... Dziś według nieoficjalnych doniesień fundusz jest na skraju bankructwa. Plotki są, że w cieniu wielkiego zwycięstwa uśmiechniętej Polski NFZ zbankrutował, a dyrektorzy rozważają ograniczenie wizyt, operacji, etc. Na stole są wszystkie opcje łącznie z amerykańskim gambitem, czyli cichą prywatyzacją. Te nieliczne publiczne placówki, które zostaną, przemianujemy wzorem Ameryki na szpital imienia Miłosierdzia Bożego, bo nic innego nie będziemy w stanie pacjentom zaoferować. Eksperci zwracają uwagę, że w części województw szpitale nie otrzymują środków za leczenie ponadlimitowych pacjentów za pierwszy kwartał 2024 roku i alarmują, że jeśli taka sytuacja będzie trwała, szpitale stracą płynność finansową. Pytanie, czy rząd podejmie działania na korzyść pacjentów, czy postawi na prywatyzację służby zdrowia w Polsce? My nie musimy podejmować decyzji o prywatyzacji systemu ochrony zdrowia, ale wystarczą same zaniechania, w sensie brak dobrego finansowania ochrony zdrowia, brak dobrego systemu, brak jasnych reguł. System taki, który jest w Stanach Zjednoczonych, jest bardzo, bardzo niewydolny i taki, który w zasadzie nikomu nie służy. Czy Polacy chcieliby prywatnej opieki zdrowotnej w naszym kraju? Nie. A dlaczego? Co z tymi, na których nie stać? Cały system trzeba byłoby zmienić. I ubezpieczeń, składek na emerytury, na składki zdrowotne. Nie. A dlaczego? No uważam, że ta jest dobra, tylko powinna być bardziej udoskonalona. Jak donosi portal rynekzdrowia.pl, problem jest bardzo poważny. Na Mazowszu i na Śląsku szpitale mają kłopot z uzyskaniem pieniędzy za leczenie, na które miało nie być limitów. Brakuje m.in. na onkologię, badania obrazowe, leczenie dzieci itd. Brak wypłat na nadlimity od miesięcy wywołuje problemy w szpitalu w Żywcu, który ma kłopoty z płynnością finansową. Do tego stopnia, że pracownicy otrzymują wynagrodzenia w ratach. Eksperci biją na alarm, że obecne kłopoty NFZ to prawdopodobnie tylko zwiastun kolejnych, znacznie poważniejszych. Natalia Rzeźniczak, Telewizja Republika. Po co nam szpitale w Polsce, jak przecież są w Niemczech? No, parafrazując słowa Rafała Trzaskowskiego, ale miejmy nadzieję, że tak się absolutnie nie stanie. Tak kończymy nasz program. Spokojnego wieczoru mimo wszystko Państwu życzę. Do zobaczenia.